Dzień dobry. Nagrywam ten film dość spontanicznie, ale właśnie skończyłam oglądać uroczystość koronacji króla Karola III i pomyślałam, że opowiem Wam trochę o tym, w co osoby biorące udział w tym wydarzeniu były ubrane. Będę mówiła o członkach rodziny królewskiej, czyli na przykład o królowej czy o księżnej Kate, ale nie zapomniałam też o takich osobach jak na przykład nasza pierwsza dama, bo nasza para prezydencka też uczestniczyła w tej uroczystości. Jeśli więc chcecie wiedzieć, w co należało się ubrać, a w co faktycznie uczestnicy się ubrali, to zapraszam na odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest ten moment, by kliknąć subskrybuj, byście były na bieżąco z moimi filmami. Ja ten film nagrywam tuż po zakończeniu uroczystości koronacyjnej. Jest 6 maja, 15:30, więc tych informacji na temat tego, kto co założył, nie ma jeszcze zbyt wiele. I jeśli gdzieś się pomylę, na przykład w nazwisku projektanta, to umieszczę tę informację w opisie. Nie mogłam po prostu już dłużej czekać, bo jeśli chcę, żeby ten film został opublikowany jutro, czyli w niedzielę o 9 rano, a musi jeszcze zostać zmontowany i przygotowany do publikacji, to już musiałam usiąść i nagrywać. Chciałam, żebyście jak najszybciej mieli te informacje, bo no, najbardziej one teraz będą Was interesowały też w kolejnych dniach. Może będziecie dyskutowały o tym gdzieś w pracy z koleżankami i taka paczka wiedzy Wam się przyda. W co w ogóle powinny być ubrane biorące udział w takim wydarzeniu? Uczestnicy takiego wydarzenia, osoby zaproszone powinny mieć na sobie strój formalny dzienny. Ja bardzo dokładnie omawiałam ten strój w filmie dotyczącym pogrzebu księcia Filipa. Gorąco Was zapraszam, żeby obejrzeć ten film, ale tutaj też omawiając konkretne stroje będę mówiła o tych charakterystycznych elementach. A zacznijmy od stroju tego, na który najwięcej z nas czekało i... No, mimo że królowa jest inna, ale to księżna Kate budzi największe takie, powiedzmy, popkulturowe zainteresowanie, dlatego od jej stroju będę chciała zacząć. I Kate miała na sobie sukienkę zaprojektowaną dla niej przez dom mody Aleksandrę McQueena, a dokładniej przez Sarę Barton, i to jest ta projektantka, która odpowiadała też za suknię ślubną Kate. Chociaż podczas takiej uroczystości obowiązuje strój formalny dzienny, czyli sukienka teoretycznie powinna być znacznie krótsza, to Kate miała sukienkę do ziemi, ale to dlatego, że ze względu na pełnione przez nią obowiązki, napełnioną przez nią tę funkcję, miała jeszcze na sobie płaszcz. I to płaszcz królewskiego zakonu wiktoriańskiego. Gdyby więc miała na sobie krótszą sukienkę i ten długi, ciężki płaszcz, no to wyglądałoby to po prostu komicznie. Dlatego cały jej strój musiał być dopasowany do funkcji, którą tam pełniła. No, trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo. Właściwie jak zawsze. To jest prawdziwa kobieta z klasą. Jej styl jest niesamowity. I wiele z Was, gdy omawiam czasami jej styl, pisze mi, że cóż, każda kobieta mogłaby się tak ubierać, gdyby miała sztab stylistek, projektantów i tak dalej. I dodatkowo oczywiście tyle pieniędzy. Ale to nieprawda. Jest mnóstwo wpływowych kobiet, bardzo zamożnych kobiet, które mimo, że mają do tego wszystkiego dostęp, i tak nie wyglądają dobrze. Suknia Kate była biała, a właściwie taka kremowa. Miała piękny, haftowany dół, bardzo delikatna, bardzo uroczysta. Kolor był adekwatny do okazji i dopełnionej przez Kate funkcji. Kate, jak zawsze, za pomocą biżuterii oddała też hołd swojej teściowej, księżnej Dianie, bo miała kolczyki księżnej Diany, które nosiła księżna Diana. Nie wiem niestety, czyje miała na sobie buty. Jest kilka marek, które Kate uwielbia, może nagram o tym kiedyś film, ale... Niestety po samym wyglądzie buta nie potrafię go rozpoznać, a nie chcę Wam podać w tym momencie błędnej informacji. Jeśli uda mi się to ustalić, to umieszczę taką informację w opisie. Ja mam tutaj swoje notatki, bo zapomniałabym Wam powiedzieć o czymś przepięknym, o najważniejszym, gdybym ich nie miała. Czyli o nakryciu głowy, którym Kate moim zdaniem zrobiła furorę i które po prostu zrobiło całą jej tę stylizację, czyli o... nakryciu głowy, które trochę wyglądało jak diadem, ale to nie był diadem, i to znów było nakrycie głowy, które powstało we współpracy Jess Colette z Aleksandrem, z domem mody Aleksandra McQueena. I co było najpiękniejsze moim zdaniem w tym nakryciu głowy, to to, że nakrycia głowy Kate i jej córki pasowały do siebie.
i to wyglądało naprawdę bardzo pięknie. Możemy tutaj zresztą zauważyć, że strój królowej, strój Kate i strój właśnie księżniczki Charlotte pasowały do siebie, przepięknie się uzupełniały, ale żaden nie konkurował z żadnym. Całość stylizacji dopięła też fryzura, Kate miała spięte włosy, ona na ważne uroczystości te włosy faktycznie spina, mimo że jej rozpuszczone włosy są takim jej znakiem rozpoznawczym i miała dość mocny, jak na Kate, makijaż. Może chyba powinnam przygotować jakiś film na temat tego, jak zmienia się styl Kate Middleton po śmierci księżnej Kate, po śmierci królowej, bo on się trochę zmienia i moim zdaniem to bardzo dobrze o niej świadczy, bo wcześniej wiele elementów dostosowywała do preferencji królowej. A to świadczy o tym, że naprawdę ją szanowała i nie wszystkie członkinie rodziny królewskiej potrafiły to uszanować, czyli że była królowa, która miała jakieś specjalne oczekiwania. One jakoś szczególnie nie wkraczały w taką strefę wolności tych kobiet, ale na przykład dotyczyło to koloru paznokci i raczej trudno było spotkać Kate w innych paznokciach niż naturalne, a teraz na przykład już widzieliśmy ją w czerwonych, czy też Kate teraz coraz częściej nosi spodnie, ale o tym nie będę się rozgadywała, dajcie znać, czy chcecie taki film, chętnie go przygotuję, bo sama ostatnio to mocno analizuję. I zdecydowanie najważniejszą jednak kobietą podczas tej dzisiejszej uroczystości, czyli sobotniej uroczystości, podczas koronacji była królowa Kamila. Wielu zastanawiało się, w co będzie ubrana królowa Kamila, czy na tę biel się zdecyduje. Bo był to odpowiedni kolor na tę okazję, ale Kamila nawet białej sukni nie miała na swoim ślubie z ówczesnym księciem Walii, no bo nie była ani panną, była rozwódką, nie była dziewicą, więc ta czystość miała dzieci. Ta czystość, no jednak tę czystość symbolizuje biel, ale w tym momencie takim, powiedzmy, zaślubienia jej jako królowej, jako królowej małżonki z państwem, no to już ta biel się pięknie sprawdziła i też długa suknia królowej Kamili, która mi bardzo mocno zresztą kojarzy się z tą jej suknią ślubną, która miała taki wtedy gołębi kolor, ale jednak ten fason jest, można go skojarzyć, można te dwie suknie porównywać. Suknia w kolorze kości słoniowej była zaprojektowana przez Bruce'a Oldfielda i jak podano w samym oficjalnym oświadczeniu, suknię koronacyjną zdobią delikatne girlandy kwiatów polnych, stokrotek, niezapominajek i kurzy śladów, które reprezentują troskę króla i królowej małżonki o brytyjską naturę. Celem Bruce'a Oldfielda było stworzenie wyrafinowanej i nowoczesnej sukni, która odzwierciedla styl i osobliwość jej królewskiej mości. Na stopach królowej były czułenka Eliota Zida i miała też taki okazały tren. Naszyjnik, który miała na sobie, też był sposobem na oddanie hołdu królowej Elżbiecie. Tak to się robi w rodzinie królewskiej, że za pomocą tej biżuterii, kolczyków, łańcuszków, naszyjników, broszek bardzo dużo można powiedzieć. I tak jak widzicie, te suknie, tak jak wcześniej powiedziałam, królowej i Kate były do siebie dość podobne, ale ze względu na tę rolę, którą odgrywały, jednak każda miała swoje miejsce. I warto tutaj zauważyć, że z całą pewnością panie doskonale skoordynowały te swoje stroje. To jest wydarzenie, które było ćwiczone miesiącami, do których stroje były przez bardzo długi czas projektowane, więc na pewno nie wydarzyło się to w ten sposób, że Kate na przykład wybrała suknię w kolorze, który nie powinien się pojawić. To nie było jakieś wyjście. To była koronacja. Ten film jest doskonałą okazją, bym mogła Wam powiedzieć o pewnym wyjątkowym wydarzeniu w moim życiu, którym było objęcie patronatem dwóch książek, Kate, przyszła królowa, oraz Kamila, prawdziwa historia królowej małżonki. To są książki, które wyszły przetłumaczone na język polski, no i właśnie Instytut Etykiety postanowił objąć je swoim patronatem, bo warto. Jeśli Kate to jest kobieta, zresztą od tej książki, która Was inspiruje, której na przykład styl Was inspiruje, albo która Was po prostu ciekawi, jak to się stało, że jest ona taką popkulturową ikoną, to ta lektura jest świetna, żeby od niej zacząć, żeby poznać historię Kate, skąd się wzięła, czy to prawda na przykład, że jej życie, a właściwie to, że została żoną księcia Williama, to jest większy plan jej matki, który ułożyła wiele lat temu. I jak wygląda w ogóle teraz jej życie? Tak, gorąco Wam polecam, żeby zajrzeć do tej książki. A jeśli dzisiaj
czyli dla Was wcześniej, podczas koronacji zainteresowała Was Kamila i chciałybyście ją poznać, trochę z innej strony niż na przykład The Crown, to też jest to książka, którą warto przeczytać. To jest książka, która idealizuje Kamilę. Ja Wam to od razu powiem, ale przy tym, jak bardzo demonizują ją inne materiały, to może warto zobaczyć inny punkt widzenia. Ja zostawiam Wam linki do tych książek w opisie filmu. Zajrzyjcie, koniecznie. To jest naprawdę dobra, ale też lekka lektura, więc nie trzeba się na niej jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno skupiać. Te dwie książki polecam. I trzecim strojem, który jest bardzo ciekawy, bo został zmieniony, ale osoba go nosząca odegrała bardzo ważną rolę podczas koronacji, jest strój, może przywołam Waszą pamięć, jeśli go w Waszej pamięci, jeśli oglądałyście, kojarzycie taką kobietę, która nosiła miecz, która miała taki piękny niebieski strój? Dostałam sporo pytań dotyczących tego, kim była ta kobieta. Ta kobieta to Penny Mordaunt. Mam nadzieję, że poprawnie wypowiedziałam jej nazwisko. Jeśli się pomyliłam, to poprawcie mnie koniecznie w komentarzach. I jest ona lordem przewodniczącym Tajnej Rady. Dlatego pełniła dzisiaj tę wyjątkową funkcję. I była ubrana moim zdaniem przepięknie. Ale na co chcę już na początku zwrócić Waszą uwagę, to początkowy, powiedzmy, modowy mały skandal, który dotyczył butów, które miała ona na sobie. Bo początkowo pojawiła się w takich płaskich, czarnych balerinach i nie wyglądało to ładnie. Nie pasowała po prostu góra stroju, czyli ta piękna sukienka z tą piękną peleryną i nakryciem głowy do tych butów. Ale w dalszej części zmieniła te buty na czułenka na obcasie. Więc być może chodziło tutaj z całą pewnością o wygodę, może ma jakieś problemy z chodzeniem w butach na wysokim obcasie, cokolwiek. Tutaj zaznaczę, że to nie jest tak, że trzeba mieć te buty na wysokim obcasie. Jednak jeśli chciałaby się zdecydować na płaskie buty, no to te buty musiałyby być zdecydowanie bardziej zadbane, a te w ten sposób nie wyglądały. Dla mnie ta sukienka to jeden z ciekawszych strojów tej koronacji. Bardzo mi się podobała, choć ona miała nieco głęboki dekolt. Mam nadzieję, że w pewnych momentach był on poprawiany, co już może być kwestią kontrowersyjną, ale całość tej stylizacji mi się naprawdę podobała. Ten kolor. Ja kocham ten kolor, więc może dlatego skradł on moje serce. Ale już czytałam pewne kontrowersje związane z tym strojem, więc może jestem osamotniona w swojej opinii. Ale zwróćcie uwagę na to zdjęcie, które Wam tutaj pokazuję, jak nietrafione byłyby te buty, które miała na początku na sobie. Strojem, który moim zdaniem był wielkim niewypałem, jest strój księżnej Monako Charlene. Gdzieś czytałam w sieci, gdy szukałam informacji na temat tego stroju, że olśniewała w takim kremowym komplecie. No moim zdaniem nie olśniewała. Moim zdaniem kompletnie zaburzył jej sylwetkę, bo ona jako pływaczka ma bardzo mocno rozbudowaną górę i ten strój, który miała na sobie, tylko dodatkowo to podkreślił. Tak samo zresztą się stało, gdy dzień wcześniej podczas przyjęcia miała taką sukienkę na jedno ramię i tam też ta góra była bardzo podkreślona w ten sposób. Moim zdaniem proporcje zostały zaburzone i też ten jasny strój mocno zlał się z bardzo jasną skórą księżnej i jej to nie pomagało. Dodatkowo w mojej opinii nie układał się ten żakiet na niej, ta spódnica też się nie układała na niej i jako osoba z tak dużym doświadczeniem jednak medialnym, bo już trochę w tej rodzinie jest, to raczej tym strojem się nie popisała. On mi się po prostu nie podobał, ale chętnie przeczytam Wasze opinie, co Wy o tym sądzicie. Stroje, które były poprawne i ładne, to jest pewna zmiana, ale to już od jakiegoś czasu, to stroje księżniczki Eugenii i księżniczki Beatrycze. Eugenia miała na sobie sukienkę Fendi, a Beatrycze nie wiem czyją, ale obie były ładne. Dodatkowo Eugenia jest w zaawansowanej ciąży, więc też moim zdaniem ten strój podkreślał jej stan i bardzo ładnie w nim wyglądała. I to jest właśnie taki klasyczny strój formalny dzienny, czyli sukienka o długości mniej więcej do kolana, zasłonięte ramiona, nie ma głębokiego dekoltu, nakrycie głowy, jakiś fascynator, kapelusz, toczek, cokolwiek. Tutaj też warto pamiętać, że
To, jakie nakrycie głowy jest wybierane, powinno być dostosowywane do okoliczności, bo strój formalny dzienny na taką koronację będzie się różnił od tego wybieranego na przykład na wesela albo na Royal Ascot, bo tam najczęściej, jeśli chodzi o brytyjską rodzinę królewską, te stroje podziwiamy. Bardzo ciekawe wykorzystanie stroju zaproponowała Jill Biden, która w uroczystości wzięła udział w towarzystwie osoby towarzyszącej w postaci jej wnuczki i Jill Biden miała na sobie Ralpha Lorena, takiego błękitnego, niebieskiego, a jej wnuczka miała na sobie sukienkę w kolorze żółtym i mówi się, że był to taki hołd oddany Ukrainie. Jill Biden miała też takie bardzo spokojne nakrycie głowy, to znaczy miała taką opaskę, delikatną ozdobę. Uważam, że wyglądała w tym stroju ładnie. A skoro już mowa o Ukrainie, to nie możemy zapominać o pierwszej damie Ukrainy, która również wzięła udział w uroczystości koronacji i miała na sobie naprawdę piękny komplet, sukienkę połączoną z płaszczem w tym samym kolorze. Wyglądała zjawiskowo, piękny, pastelowy kolor. Sukienka była połączona, patrzę sobie tutaj teraz na zdjęcie, z takimi białymi członkami na wysokim obcasie. Pięknie wyglądała. W mojej opinii brakowało jej nakrycia głowy, żeby jednak ten strój formalnym, dziennym faktycznie wyglądał. Warto zauważyć, że ten dzień, czyli 6 maja 2023 roku, był deszczowy i chłodny, dlatego te nakrycia jakieś były potrzebne, żeby jednak to przetrwać. Gośćmi podczas uroczystości koronacyjnej była również pierwsza para, czyli prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser Duda, pierwsza dama. Moim zdaniem Agata Kornhauser Duda to jest jedna z lepiej, o ile nie najlepiej, ubrana polska pierwsza dama. Naprawdę w zdecydowanej większości sytuacji ona jest ubrana po prostu dobrze. Oczywiście jak każdemu zdarzały jej się wpadki, co zdarzyło mi się wytykać jej na przykład na Instagramie, omawiając jakieś błędy, ale co do zasady naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ubrana jest dobrze. I tak samo było na tym wydarzeniu. Strój pierwszej damy był trochę zbliżony do tego, który przed chwilą był przeze mnie omówiony, czyli do stroju Oleny Załańskiej, bo też nasza pierwsza dama zdecydowała się na sukienkę i do tego w identycznym kolorze dopasowany płaszcz. Ja niestety nie wiem, kto zaprojektował to ubranie dla pierwszej damy, bo nie znalazłam jeszcze takiej informacji i co gorsza, ja znalazłam tylko dwa zdjęcia związane z tymi stylizacjami i tutaj na przykład światło mogło być mocno przekłamane, co może wpłynąć na moją ocenę za moment stroju prezydenta. Niemniej Agata Duda ma na sobie taki kremowy właśnie komplet, do tego piękne nakrycie głowy, taki fascynator, hatinator można powiedzieć, czyli połączenie fascynatora takiego ozdobnego z kapeluszem i do tego ma jasne czułenka i to są właśnie stylizacje, które zawsze nam się obronią, czyli stylizacje, w których mamy niewiele kolorów. Tutaj ta stylizacja jest bardzo mocno monochromatyczna. Wszystko jest jasne, wszystko jest spójne. Dla mnie ta stylizacja dostaje ok. Jest dostosowana do sytuacji, jest dostosowana do wieku i do funkcji, którą pełni Agata Kornhauser Duda. Moim zdaniem absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Mam tu jeszcze dla Was ciekawostkę. Zwróćcie uwagę, po której stronie Agata Duda ma nakrycie głowy. Po złej, bo ma je po lewej stronie, a jeśli nosicie tego typu nakrycia głowy, to one powinny być po Waszej prawej stronie. Ale nie będę aż taka dobra, oceniając strój prezydenta Andrzeja Dudy, tylko tutaj zaznaczam. Mogę się mylić. Moja ocena może być niesprawiedliwa, bo opieram się tylko na dwóch zdjęciach, które w tym momencie są dostępne w sieci, a chodzi mi konkretnie o kolor garnituru. Na zdjęciach, które pojawiły się w sieci, ten garnitur wygląda na czarny, a jeśli był czarny, to był zły. Dlatego, że czarny garnitur nie powinien być noszony w ciągu dnia. Koronacja odbywała się o godzinie 11 czasu brytyjskiego, więc zdecydowanie jest to dzień. I jeśli już musiał być garnitur, to powinien być to garnitur w kolorze takim ciemnogranatowym. Ogólnie
żeby pasować do pierwszej damy, czyli również reprezentować strój formalny dzienny, nasz prezydent powinien założyć żakiet, czyli to są spodnie sztuczkowe, do tego jest jasna kamizelka i takim charakterystycznym elementem jest właśnie marynarka, która z przodu kończy się dość wysoko, a z tyłu sięga właściwie mniej więcej kolan. Dokładnie omówiłam ten strój we wspomnianym wcześniej filmie o pogrzebie księcia Filipa. Ja naprawdę czekałam na ten strój na prezydencie Dudzie i było mi przykro, że go nie zobaczyłam. Patrzę teraz na to zdjęcie i trudno mi powiedzieć na przykład, jak dobrze dopasowany jest garnitur. Na pewno jest dobra długość rękawa, to znaczy wystaje mankiet z koszuli spod rękawa. Mamy białą koszulę, jest krawat. Za dużo tutaj nie widzę. Jeśli garnitur jest czarny, to źle. Strój formalny dzienny, czyli ten, o którym wspomniałam, że nie miał go na sobie prezydent Andrzej Duda, miał na sobie książę Harry, bardzo kontrowersyjna postać podczas tej koronacji, więc w ten sposób możecie zobaczyć, jak on powinien dokładnie wyglądać. Strój, na którego jeden z elementów koniecznie chcę Wam zwrócić uwagę, należał do aktorki Joanny Lumley i tym elementem są ciemne rajstopy. Nie. Ciemne rajstopy mogą być noszone, ale w miesiącach zimowych, gdy jest naprawdę zimno, a to jednak nie jest zima, maj to nie jest zima i aż tak zimno w Londynie nie było i te rajstopy powinny być jasne. Zresztą widać w tym stroju, że nie wygląda on tak odświętnie, jak powinien wyglądać. Ale miała ona na sobie rękawiczki i za to plus, ale o rękawiczkach nie wspomniałam jeszcze omawiając strój Jill Biden. Ona miała na sobie rękawiczki i to jest element stroju formalnego dziennego, mocno już zapomniany. Niewiele kobiet się na niego decyduje. Królowa Elżbieta namiętnie nosiła rękawiczki, ale Jill Biden je założyła, za co zdecydowany plus dla niej. Strojem, który wyjątkowo mi się nie podobał, był strój Katy Perry. Moim zdaniem wyglądała jakby była przebrana, a nie ubrana i choć te elementy teoretycznie do siebie pasowały i spełniały założenia stroju formalnego dziennego, to w mojej opinii nie wyglądała w tym dobrze, nadmiernie się wyróżniała. Nie wyróżniała się elegancją, ale wyróżniała się taką właśnie krzykliwością. Chętnie poznam Waszą opinię na temat tego stroju. Strojem można naprawdę bardzo wiele zakomunikować i na moment cofnę się o kilka dni, a właściwie chcę odwołać się do dni, które poprzedzały właśnie koronację i chcę zwrócić Waszą uwagę na trzy sukienki, które nosiła Kate na sobie 3 dni przed koronacją i spójrzcie na ich kolory. A teraz spójrzcie na flagę Wielkiej Brytanii. Ciekawe i mądre, prawda? Notabene szalenie podoba mi się sukienka Kate w tym kolorze niebieskim, kobaltowym, w zależności od światła, jak on wyglądał, ale przepięknie, przepięknie. Ja na moim Instagramie, na który Was serdecznie zapraszam, mówiłam jeszcze, porównywałam zdjęcie, na którym była Kate, Olena Zeleńska i Jill Biden i pokazywałam, jak niebezpieczne są na przykład kwiaty na stylizacji, na które zdecydowała się Jill Biden. Jeśli takie ciekawostki Was interesują, to koniecznie zapraszam Was na mój Instagram. Tych stylizacji podczas koronacji mogliśmy podziwiać naprawdę bardzo wiele. Były przepiękne, były też mniej udane. Specjalnie nie umówiłam stylizacji, jeśli mogę to w ogóle tak nazwać, czyli stroju króla Karola, bo to jest strój historyczny, nie ma on tak naprawdę nic wspólnego z dress code'em, prędko go nie będziemy oglądać, nie ma to dla Was większego znaczenia. Jeśli Was to bardzo interesuje, to z pewnością znajdzie się mnóstwo już omówień tego stroju, czy to na kanałach, w podcastach, prowadzonych przez osoby, które są takimi obserwatorami królewskimi, czy też po prostu na stronie BBC. Spokojnie możecie te informacje znaleźć. Ja chciałam skupić się na strojach, które Wam się mogą po prostu przydać, bo strój formalny dzienny istnieje wciąż, ale w Polsce jest bardzo mocno zapomniany i zdarza się naprawdę na niewielu wydarzeniach, a warto to wiedzieć, ale też warto wiedzieć w takich elementach, na które zwracałam Wam uwagę, czyli na przykład o tym, że czarny garnitur nie nadaje się na dzień, a to jest błąd bardzo często popełniany przez mężczyzn w Polsce, albo na to, jak buty, które mamy na sobie na zmianę, mogą źle wpłynąć na odbiór całości, bo nie wiemy, kiedy kogoś na przykład spotkamy. I nawet jeśli mamy na sobie buty, które jeszcze nie są na przykład szpilkami,
które chcemy mieć na sobie, to jednak, żeby one były schludne i nie zniszczyły tak bardzo tego wyglądu, który sobie przygotowałyśmy. Myślę, że też taka ciekawa ciekawostka to te trzy sukienki Kate, które z całą pewnością były z dużą rozwagą wybierane. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Jeśli ten film Wam się też podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. I będzie mi bardzo miło porozmawiać z Wami w komentarzach na temat tych strojów, co Wy o nich myślicie. Może jakiś inny strój zwrócił Waszą uwagę. Też naprawdę chętnie się tego dowiem. No widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.